Czas podsumować wielką orkiestrę świątecznej pomocy liczbami. Skupmy się na Ostrudzie. Udało nam się zebrać prawie 80 tysięcy złotych, ponad 79. Uważam to za duży sukces. Wprawdzie oczywiście nie pobiliśmy rekordu ubiegłorocznego, gdzie było ponad 100 tysięcy, ale no, myślę, że sytuacja w kraju no, spowodowała to, że jest, jest troszkę mniej, mniej pieniędzy. Nie było imprez plenerowych, nie było koncertów na żywo, nie było licytacji live, ale byli wolontariusze, którzy stanęli na wysokości zadania. 60 w terenie z puszkami, w siedzibie sztabu 40. Zakończone aukcje w internecie wszystkich miło zaskoczyły. Ponad 30 tysięcy uzyskaliśmy z licytacji Allegro, gdzie największym, e, największym powodzeniem cieszyły się, e, tradycyjnie cieszyło się most Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tradycyjnie tutaj firma Budocentrum wygrała. E, również no, honorowy kapitan żeglugi ostrócko nieźle poszedł, ale obrazy obrazy ze stowarzyszenia Als et Riber, e, to były obrazy e, olejne e, i tutaj ponad 11,5 tysiąca zostało wylicytowanych z samych obrazów, najwięcej, najwięcej 1500, za jeden obraz. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jeśli sytuacja pozwoli. Za rok zakres ostróckiego woźpu rozwinie skrzydła. Jest pomysł na osiągnięcie większego wyniku końcowego. Myślę o rozszerzeniu woźpu o innej miejscowości, tutaj okolicznej, gdzie nie ma woźpu, bo jest w morągu, jest w Łukcie, ale nie ma w Miłomłynie, nie ma w tutaj jakichś mniejszych miejscowościach, żeby tam wolontariuszy również zaangażować, i, i być może wtedy to spowoduje również oczywiście zwiększenie tej, tej, tej kwoty. Słowa uznania należą się nie tylko darczyńcom, ale także wolontariuszom i osobom odpowiedzialnym za organizację, która w 2021 roku nie należała do najprostszych.